na 10 skalę 6 na Minecraft. Tak długo mnie na niego czekaliście, normalnie tak długo, że no 2 minuty na niego chyba czekaliście, no bo wiem, to tak, ty też na moim kanale, to już w ogóle jest żenada. Dzisiaj będziemy otwierać mystery boxa, którego zamówiłem gdzieś tam na Allegro. Jeżeli wam podam, no to znajdę ten linka. Jeżeli nie podam, bo go zamówiłem chyba 2 tygodnie temu, no to zapomniałem po prostu. W tym mystery boxie podobno jest taki bardzo rzeczy ohydne. No, bardzo rzeczy ohydne. Ja jestem ohydny, moje włosy dzisiaj powiedziały: nie, nie chcę się pokazać publicznie. Tak powiedziały moje włosy. Zapłaciłem do boxa 15 zł. Autor powiedział, że to są rzeczy wszystkie używane, pochodzą z jakiegoś na przykład śmietnika, albo gdzieś je znalazł w domu, gdzieś za wersalką. Tak było napisane w tej aukcji. Zobaczymy, co tam w ogóle będzie. Pamiętajcie, że ty wbisz w drugi kanał, macie go tutaj, DC. Wbijajcie tam na ten kanał, ponieważ na kanale DC będziemy nagrywać sobie teraz te różne rzeczy, które nagrywałem do tej pory, czyli reakcje na Jezus, klaun mnie zabił, czy coś. Stawcie lajka, a my co? A my lecimy już z mystery boxem. No i dobra, ja odpakowałem tego mystery boxa, bo chciałem zobaczyć, czy to w ogóle będzie się nadawało na odcinek. Jak to zobaczyłem, to normalnie zaszokowało mnie, co zobaczyłem w tym mystery boxie, ponieważ takie rzeczy, takie shit, tego nigdy chyba nie dostałem i naprawdę się boję tych rzeczy dotykać. Ale dobra, z jednej rzeczy jest coś fajnego, popatrzcie na to. To jest chyba jedna z najnormalniejszych rzeczy, którą zobaczyłem w tym mystery boxie. Tak mówiłem, otworzyłem go, bo nie chciałem, wiecie, nie chciałem po prostu, no, zobaczyć, co to jest. To jest selfie stick, widać, że jest używany, śmierdzący, klejący. No, taką starą skarpetą jeszcze podjeżdża. Ale coś tu klika, coś tu klika. Selfie! Ten... Teraz przejdziemy do tych gorszych rzeczy. Naprawdę, jak ktoś ma słabe nerwy, ktoś lubi żygać, to może zostać, a jak ktoś ma słabe nerwy, to idźcie z tego filmiku. Patrzcie na to. Dostałem skarpetę firmy Nike, jedna sztuka, która widzicie, ona jest żółta, cała czarna. Jak to śmierdzi, co to w ogóle było? Jakby ten koleś już tam 3 dni w tej skarpecie chodził. Ale na polu chodzi. Coś ty zrobi, jak ona śmierdzi. Patrzcie, że mi coś tu wyrasta czerwonego. Ja nie chcę umierać. Patrzcie, tutaj coś wyrasta. Ja nie chcę umierać. Jezu. Lecimy dalej. Patrzcie, to dostałem majtki. Ej, zobaczmy, są brudne. Nie, całe szczęście są, ale są używane i to strasznie. What the fuck. Nie, one pachną, całe szczęście, dobrze je wyprałeś, bo chyba ja bym cię wyprał. Nie, majtki to chyba od jakiegoś chłopaka napalonego na mnie. No, ten chłopak był napalony i dał mi tutaj majteczki. Fuck off, bitch. W dodatku dostaje się 2 grzebienie, które, jak wam to pokażę, to wy się zżygacie, bo... Nie już... Nie już zbiera na żygi. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, poczekajcie. Są włosy na tym. Tu jest takie brudne. Ja się prawie zżygałem. Tu jeszcze mamy. I tu jeszcze mamy drugą szczotkę, która też jest włos. Poczekajcie. Poczekajcie. To naprawdę jest grube. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ dostaliśmy jeszcze to. Wiecie, co to jest? No to chyba kup od dzika. Nie, to. Co to jest? Fuj! To są robaki! Ej, dostaliśmy robaki! Ej, wysuszone robaki dostałem! What the fuck? Suszone robaki! Nie, to są tak... Nie wiem... Fuj, ale tam coś lata w środku, jakby jakieś kupy, jakieś ziądra! Co to w ogóle, koleś? Ty jesteś psychiczny, ty jesteś chory? Coś ty w ogóle mi tu dał? Tu się pukaj! I ostatnia rzecz, która moim zdaniem jest najbardziej ohydna. Dostałem taką butelkę. To jest butelka i coś w środku jest. Widzimy jakieś białe gówno. Nie chcę otwierać, nie otwierałem tego. Ma zabarwienie takiej kupy, którą robicie z rana, jak najedliście się czegoś niedobrego. I patrzcie to. To fuj, to lata. Wącham to. What the fuck? Co to jest? To ma takie gówno? Nie wezmę tego do ust. Nie wezmę tego do ust. Mam challenge do was. Jak dobijecie tutaj 2000 lajków, to tą miksturę wypiję na odcinku. Ale tu musi być 2000 fucking lajków. No i dobra, ja się strasznie płakałem na tym mystery boxie. Naprawdę nie kupujcie tego mystery boxa. No nie wiem, czy wam wysłałem ten link wam, no bo nie chcę, żebyście kupowali tego mystery boxa. Widzieliście, co w mystery boxie było i to jest naprawdę ohydne. I jeżeli wam życie miłe, to naprawdę poświęćcie troszeczkę czasu i zostawcie mi lajka w górę, ponieważ otworzyłem tego mystery boxa i myślałem, że się zżygam. I chciałem wam się podzielić z wami tą informację. Jeżeli ci się spodobał z tego mystery boxa ohydnego, najbardziej ohydnego na świecie, zostaw łapeczkę w górę, ponieważ to było bardzo duże poświęcenie. Jeżeli spodobał ci się odcinek z tej serii, to dajcie kciuku w górę, komentarz i zrobimy więcej mystery boxów. Więc my co, my lecimy? Zostawcie łapeczkę, moje mordeczki kochane. Cześć!